Największym marzeniem jest wygrać The Voice Kids i Eurowizję Junior. Kamil, no ile ja na ciebie będę czekał? No nie wiem. Dobrze przyjechałeś. Ale rozumiem, że warto było czekać, bo jak już przyjechałeś, to z całą ekipą. Tak, no właśnie, bo mamy swój zespół, czyli to my. Dlaczego taka nazwa? Skąd ona się wzięła? Jaka jest jej historia? Na początku Mikołaj Chrystu chciał nazwę Czarodzieje, a my chcieliśmy z Gabrysią to my. Kto to jest Gabrysia? Moja siostra tu. Cześć siostra. To moja siostra bliźniaczka. Śpiewamy razem w zespole. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdyby ją dobrą stronę. Głównie ja jestem tym dobrym, a Gabi złą. Jestem taki zorganizowany, pokładany. No, w sumie jest w tym ma rację, bo w pokoju ma bardzo czysto, także w porównaniu z siostrą, no to wiedzie prym. No, oczywiście, gentleman od pierwszej klasy. Trzymam kciuki. Śpiewam, bo lubię. Chciałbym coś mieć z tym wspólnego w przyszłości. Na tej scenie da z siebie wszystko i zrobi to najlepiej, nie? Jak potrafi. Powiedz mi, masz może jakieś sposoby, żeby zaczarować trenerów? Jakieś takie wokalne myki, które ich tak, wiesz... No, mam jeden taki. A jaki to myk? Nie powiem. Aż ty, Kamil. Okej, dobrze. O, mówisz, masz. Idę. Idziesz? Tak. Jak tam ekipa? Nerwy są? Niech spojrzę. Kto tu się najbardziej denerwuje? W ogóle mamę omijam wzrokiem. Czuję na pewno dumę, wielką dumę i odwagę przede wszystkim, której ja pewnie nigdy bym nie miała. Wyjść na scenę i zaśpiewać, to po prostu czuć, że robi to, co kocha. Chłopak czy dziewczyna? Chyba chłopak. To było na chłopak. Do góry szło. No, chyba do góry szło. Znaczy tak, że jak idzie do góry, to... Do góry tak. To chłopak. Uuu. Nie patrzysz tak na mnie, łamiesz szyfr. Znów mówisz, że muszę być jak ty. Jestem dziś jak skała, nie rusza mnie nic. Jak twierdzę dziś, bronię siebie i powiedz mi to w twarz. A fajnie tak sobie frazuję, nie? Jest jak za rękę trzymam ja. Odwracajcie się. Przyjaciela z dawnych lat. Za dobrze znam cię, byś się bać. Powiedz mi to w twarz. Powiedz mi to w twarz. Tak bez imienia rań i walcz. Bez uczeń widzę nas. Za dobrze znam cię, byś się bać. Powiedz mi to w twarz. Jak sztorm uderza. W ostatniej chwili, proszę bardzo, udało się! Nie ma także sama. Nie puszczę go. Cześć! Witam. Powiedz mi, jak masz na imię? Kamil. No i właśnie, chciałam, żebyś mi to powiedział prosto w twarz, a ja to bym prosto w twarz chciałabym powiedzieć, że bardzo fajna energia. Było trochę niedoskonałości w tym występie, ale nie martw się. Ja przede wszystkim zwróciłam uwagę na frazowanie, na flow, a to mi się bardzo podobało. No i mam nadzieję, że odwiedzisz moją drużynę. Bardzo dziękuję. I zostaniesz na dłużej. A ja bardzo się cieszę, że taki młody człowiek jak ty śpiewa takie piosenki, które poza tym, że są bardzo dobrze skomponowane, niosą ze sobą większy przekaz. A ta piosenka niesie taki przekaz, że prawdopodobnie to, co czytamy w internecie, nigdy nie usłyszymy na żywo od tych osób, więc co za tym idzie, nie ma czym się przejmować. I tutaj apel do wszystkich, którzy oglądają ten program. Kochani, bądźcie sobą, idźcie w przód, pomimo tego, co zobaczycie o sobie w internecie. Dobrze? Co Amen. Przeczytacie. Więc dziękuję ci za to, że uczysz swoich rówieśników, żeby nie przejmować się tym, więc ładnie. Możemy powalczyć o to razem w mojej drużynie. Naprawdę bardzo fajna propozycja. Co lubisz śpiewać? Lubię śpiewać szybkie kawałki,
No i lubię grać z moim zespołem, który jest na backstage'u. Masz zespół? A jak się nazywa twój zespół? Czarodzieje to my. Czarodzieje to my, chodźcie na scenę. Zespół idziemy, śmiało, do przodu. I dziewczyny. Wow, ale ekstra. No to teraz już przedstawisz swoją drużynę. Gabrysia ze mną śpiewa, jest również moją siostrą. Mikołaj tu gra na gitarze elektrycznej. Mateusz gra na perkusji. Adam gra na gitarze basowej. Maja jest naszą fanką. Ja też jestem już waszym fanem. Ale ona jest najważniejsza w zespole, no hello. Ona po prostu motywuje. Tak. Dobrze. Jest! A jeszcze jeden kolega. Jeszcze nie przedstawiłeś kolegi. I to Łukasz gra na pianinie. Siema, Szuka. Super. Macie jakieś swoje piosenki? Tak, mamy dwie. Wow. Nie możesz mieć wszystkiego i pychowy dzień. O, super, to brawo. A no, powiedz, siostro, jesteście w podobnym wieku, czy nie? No, ja jestem o 15 minut starszy. Jesteście bliźniakami. Nie, poczekaj, 15 minut, no to tak, jesteście bliźniakami. Tak. Ale no, super. Słuchaj, ja też mam brata bliźniaka. Ja już czuję, że po prostu to musi być ta droga tutaj. O, tutaj. Wszyscy do mnie przyjdziecie. Jak wybierzesz mnie, to pozwolę wam wszystkim usiąść na moim magicznym krześle. Naraz. Za dużo bliźniaków w jednej drużynie, no. No dobrze, to może ja już trochę wybiorę. A, on no już dobra, wie. No dobra, wszystko dobra, wiesz. To werble. Twoja siostra jest tak z ciebie dumna, że nie przestaje się uśmiechać. To najpierw przytula, co teraz piona. Czemu nie mam brata bliźniaka? Słuchaj, tak jak obiecałam, chodźcie wszyscy, wbijajcie do mnie na fotel. I zrobimy im zdjęcie. Tak, dobra. Poczekajcie. To jestem tu, uwaga. Uśmiechamy się. Cheese! Albo po polsku, ser! Brawo! Kamil zwabił mnie swoją energią. Słyszałam bardzo taki pozytywny groove, taki vibe, ma fajne wyczucie. Widać ewidentnie, że kocha muzykę i bawi się muzyką. A to przecież jest najważniejsze na scenie. Teraz będziemy się bawić. Świętowa!